Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkis, dzisiaj ze mną Plepsu. Hej, hej. Kontynuujemy rozgrywkę w Mopio i dzisiejszym celem nie są lądowe stworzenia, tak jak ostatnio chociażby smok, którego udało nam się osiągnąć. Jeśli ktoś nie widział materiału, to oczywiście może go nadrobić, jest na kanale. A dzisiaj będziemy chcieli być Blue Whale'em, czyli oczywiście tym niebieskim wielorybem. Mamy dopisek trap, więc jeśli chcecie grać jako traperzy, możecie dopisać sobie trap w kwadratowym nawiasie. I zapraszamy serdecznie do rozgrywki. Standardowo link do gierki macie w opisie, więc możecie się bawić. Jakbyście chcieli... O, tu już widzę Plepsa na przykład. I Plepsu się kręci. Znaczy, na te... No Boże, gdzie ja się trafiłem? Czy ty jesteś na lewej stronie? Bo ja nie jestem pewien. Tak. Tak, dobrze ci widziałem. Bo ja widziałem cię na ekranie ładowania, jak się ładowałem. I to dlatego, okay. Nie? Nie wiem tylko, czy jesteś na górze, czy jesteś na górze. O, cześć, ale dzień dobry. O, cześć. Witam serdecznie. Chodź poszukamy tego kryształka, może chodźmy na dół powoli. Mm-hmm, na dół. Może ja bym prawą, a ty byś lewą poleciał, bo tak lecieć jeden za drugim... Super, dostałem od orki, nie? Bo atakowała coś innego i tak, wiesz, troszeczkę się rzuciła, jakby to powiedzieć. Dobra, ja zaraz będę tym troutem, co prawda nie pamiętam, jakie to jest tłumaczenie na język polski. A widzę, że jest ktoś smokiem. Ogólnie chyba nie ma czarnego smoka. Nie, bo jest 5 milionów. To nie jest problem. Tak, jest 5 milionów. Dobra, jest kryształek. Po środku mniej więcej, na poziomie drugiej rzeki. O, widzisz mnie, dobra. Dobra, i tu się farmimy, bardzo fajnie. Cały kryształek musimy zjeść. Nie wiemy też, jaka jest zależność, jeśli ktoś by wiedział, o Boże, ten David będzie nas drażnił i to strasznie, bo on zaraz się tego zrobi na coś lepszego i będzie nas męczył. Znaczy my się staniemy lepsi w sumie. Nie, no my on. Się staniemy lepsi, nie on. Dobra, seahorse, teraz mogę cię dziabnąć, ale nie chcecie. Dobra, też muszę zrobić. Nie wiemy też, czy czym dłużej, jeśli siedzimy przy kryształku... Czekaj, przepłynę sobie na drugą stronę. Przepłyń sobie. Czy jeśli czym dłużej siedzimy przy kryształku, to tym więcej expa leci, czy jak to wygląda w tym przypadku? Też już jestem z Queenem, spoko. Okej. Okay. Lecimy. Bo zauważyliśmy, że na początku ten exp idzie po 1, po 1, po 1, potem idzie po 5, po 5. Teraz już idzie, jak widzicie, po 10, po 10 chyba? Chyba tak, chyba po 10. Chyba tak, po 10. On chyba może... chce nas dziabnąć, właśnie wiem. I się przyczepił do kryształu. Tak. Ma swój, ale wiesz, ale tak, pójdzie na kogoś ale innego. Musi na nasz. Ale pójdzie na nasz. Dobra, ja płynę w dół. Gościu cały czas nie za bardzo ogarnia, nie? Jeśli chodzi o tego. O, Mopio do niego przyszedł. A jak przykro. Jak przykro, a poszedł go dziabać. Ja sobie tu siedzę cały czas przy tym kryształku, nie? Okej, ja popłynąłem w dół, na sam dół. Pan Enigma nie za bardzo, powiedzmy sobie szczerze mówiąc. Pan Enigma postanawia robić co innego. Znaczy on sobie siedzi przy swoim kryształku, nie? Więc wiesz, ogólnie Jellyfish jest o tyle fajny, że jak się skończy tutaj farmić, to idę na te duże liście i tego. Tak, i to szybko idzie. I one idą naprawdę bardzo fajnie. Ja chcę tylko po prostu kryształka wykorzystać do końca. Dobra, ja już dobra. Co jesteś już? Ośmiornicą? Meduzą? Polskie. Meduzą? Nie wiem, ja jestem żółwiem. To już minąłeś żółwie? Już byłeś? Teraz jestem żółwiem. O, teraz jesteś żółwiem, czyli jesteś Jellyfishem. No. Tak, czyli jesteś meduzą po prostu. Ja teraz właśnie żółwia ekspię. Te duże liście najwięcej dają na żółwiu akurat. O, cześć. Cześć, dzień dobry. Na nim akurat fajnie liście dają. Te takie duże listki. I po nim chyba już można jeść te takie, te ślimaki całe, nie? Tak, one też strasznie dużo dają potem. Na chwilę obecną mamy jakoś 3 minuty, powiem ci. I szybko. Być żółwiem w 3 minuty nie jest źle. Jak najbardziej, doceniam. Jestem już całkiem dużym żółwiem. Dobra. O Boże, tutaj rekin pływa. Wiem, właśnie. Chcę uważać na niego. Płynę. Ja też będę powoli w górę. Dobra, jestem Stingrayem, powiem ci. Okej, jeszcze trochę. Ja też płynę w górę właśnie. Zaraz będę mógł jeść ślimaki i będę się chciał nimi zająć. O, właśnie jednego widzę na horyzoncie. Pięknie. I teraz ślimaczkiem z pół expa. No, mniej więcej i tyle. I lecimy dalej. 4 minuty i powiem ci, że raczej już będziemy tymi. Jak one się nazywają? Pufferfish, właśnie. A no tak. Ja już jestem pufferfishem, jak coś. Wtedy już to szybko idzie. No. Znaczy, trzeba wiedzieć, na czym się najlepiej farmić i czego tak, szukać, tak. Nie? Bo tak to można się bawić i bawić. Nie wiem, co prawda, czemu na pufferfishu pokazało mi, że mogę sobie jeść te, jak one się nazywają. Nie wiem, co ci chodzi. No, tego gościa mogę sobie tutaj zinfiltrować trochę chyba. No, co tam możesz zjeść niby? Meduzę. No, meduzę chyba możesz. Tak mi się wydaje. Wiem, że mogę. Właśnie ją gonię. A, no okej.
prostu gonię jakiegoś kolesia, który gra meduzą i tyle, i liczę na to, że go złapię. Nie wiem co prawda na ile się to uda, bo na razie cały czas go gonię. On płynie na górę, przy brzegu lewym. Dobra, schował się, nieważne. Okay. Dobra, poszedł sobie. Nie będę go śledził, bo bardziej mi zależy teraz na ślimakach, żeby je znaleźć. Uciekam lewą stroną. Czemu? A mnie dwie osoby gonią. Jakie dwie? Czym są? Nie rekinem, Boże. Zapomniałem polskich nazw. Tak. O, dobra. Też tu jestem. O Boże, on też mnie może jeść. Oto on jest tym. No właśnie widzę, że jak sobie znalazłeś przyjaciół tutaj, nie za bardzo takich przyjemnych. Dobra, ja już uciekam. Dobra, ja sobie też to radzę. Sobie też spadam. Możemy przepłynąć równie dobrze na prawą stronę, nie? Ale to byśmy musieli w dół. Na dole jest rzeka w tamtą stronę. A nie, na górze jest. Rzeka? Nie pamiętam. Chyba ta dolna jest w prawo. Na górze jestem i płynie w prawo. Więc ja przepływam już. To jest pełno osób, więc może na drugiej stronie będzie łatwiej. Spoko. No. Serio? Było, że ślimak mnie ugryzł w ogon? Okej, okay, niech będzie. O. Ślimak może mnie ugryźć w ogon, śmiesznie. Okej. Okay. Szanuję. Dobrze, ślimaki nie mają takich opcji. Powiem ci, z Swordfishem być w 5 minut czy 6, no to jest spoko wynik, nie? Dobra, jest. No właśnie, zaraz będę. A jeszcze mam jednego ślimaka do zjedzenia, więc nie chcę marnować szansy jakby, nie? Mhm. A widzę jeszcze jednego pufferfisha i może bym się nawet jeszcze nim zajął, nie wiem. Szczerze mówiąc. Dobra, też już jestem Swordfishem. Dobra, pięknie. Ja mam pół expa na Swordfishu i wiesz, mówisz górna rzeka jest na prawo, tak? Tak. Dobra, szanuję. Nie wiem, czy to jest losowo, czy jak to jest? Też nie wiem, jak to jest, ale mam tutaj jeszcze dużo ślimaków, więc wiesz. Może się nawet do expie do tego oktopusa. Też oktopus nie ma zbytnio boostów, więc nie chciałbym, wiesz, przepływać rzeki na oktopusie, bo to jednak byłoby to średnie. Słabo. Troszeczkę bardzo słabo. To ogólnie co to jest? Liseł? Nie, to jest jeleń. Dobra, ty jesteś na prawej stronie, mówisz. Jak tam jest? Tak. Spokojnie w miarę? Nic jeszcze nie spotkałem, więc raczej spokojnie. Ja spotkałem nosorożca na razie i to jest tyle. Dobra. Mam nadzieję... Co? Orka. No tam też jest orka na lewej, więc wiesz. To jest obojętnie w sumie. To jest bez różnicy. Chodzi o całą resztę, nie? Ja tylko orkę spotkałem jedną. No to okej, no to spoko. To znaczy, że nie ma tam zbyt wiele. Sprawda, orka jest o tyle, że ona będzie starała się resztę atakować, bo już dużo expa potrzebuje. Właśnie ją wszystkich widzę. Będzie atakować. Właśnie widzę, że tutaj jest orkusia, a ja nie chciałem się z orkusią jeszcze bawić. Potem się mogę z nią pobawić, jak najbardziej, serdecznie. Ale na chwilę obecną nie za bardzo bym chciał. Dobra, uciekam do góry. Nie zjem chyba tego. Kurde. A brakło mi. Taki mały ślimaczek został, wiesz, do zjedzenia. No, powiem ci, że być ośmiornicą w jakieś tam 7-8 minut nie jest źle. Jak najbardziej, tak szybko myślę idzie. Przynajmniej. Całkiem idzie okej. Okay. Całkiem przyjemnie. Który prawda, jesteś w topce? 23. No, 26. To ktoś tam jeszcze jest pomiędzy nami, nie? Tych małych punktów to się praktycznie nie opłaca jeść. Chciałbym znaleźć jakieś ślimaki, bo tu nie ma praktycznie... O, cześć. Idę na dół, bo na górze nie ma żadnych ślimaków, wiesz? Okay. Widzę, że orek tu chyba płynie do nas. Albo coś innego jeszcze. Tak, orek. Nie wiem, czy gościu wyszedł, czy co? Bo był i nagle zniknął. O, zapomniałem. O Boże, nie zdobędę tego ślimaka w ten sposób, naprawdę. Naprawdę. Ale warto przepływać przez te rzeki, bo sporo tutaj rzeczy jest. Jest od groma rzeczy w tych rzekach. Tylko ja nie wiem, czy nie chcemy na tej lewej stronie, bo wydaje mi się, że tam było mniej niebezpieczeństw. To zrobię jeszcze jedno kółko, spoko. Mówisz? Te. Ja się schowam po prostu. I ten. A tu są dwie orki przy mnie. Dwie. No to wracamy. Jestem oktopusem. Tak, są dwie orki, na pewno jest Blue Whale, więc wiesz. Tak. Powiedziałbym, że średnio, a oni tu siedzą i czekają na mnie, nie? Czyli powrót, dobra. Czyli zaraz wracam. Najlepsze jest to, że się tak wpakowałem, że oni tu będą przy mnie siedzieć cały czas, nie? To poczekaj chwilę i na pewno po sobie pójdą. Jeden sobie odchodzi, drugi siedzi tu cały czas. I oni mają. Grają. Oni mają, tak, pewnie grają razem. Tylko wiesz, mają to, że one mogą sobie stopować, blokować, nie? To mają ten plus straszny. Dobra, mam nadzieję, że nie trafię na tego drugiego. Dobra. Okej, okay, mogę spadać. Pięknie. To uciekaj na drugą stronę od razu. Lecę właśnie od razu na drugą stronę. Nie bawię się nawet z nimi.
Mam nadzieję, że ja nie trafię na smoka, bo tu jest... Nie, tu nie ma tego dużego smoka, są tylko pojedyncze. Jest tak, tak. 5 graczy, którzy mają albo tego, albo krakena, albo smoka. Zakładam, że większość jednak ma smoka, bo zazwyczaj tak jest, że większa ilość gra smokami. No cóż. Mhm. Zobaczymy. O Boże, jaki wąski przesmyk. Dobra. Przez chwilę byłem ośmiornicą na lądzie, ale tylko przez chwilę. Dlatego chwilę. O, dobra, jestem szarkiem. Spoko. To co, to jaką robimy strategię? Mam cię zjadać, żeby zdobywać więcej tego expa, czy jak? Właśnie nie wiem, możemy tak spróbować właśnie zagrać. Bo ja nie wiem, czym ty jesteś obecnie. Zaraz będę szarkiem. No to jeszcze chwilę. To jeszcze troszeczkę nie, bo ja jestem szarkiem. Ja jestem mniej więcej na poziomie tej drugiej rzeki, na lewo, przy ściance. I będę mógł być orką. Znaczy chyba. Orką albo nie wiem, słoniem czy nosorożcem, nie jestem już pewien. Orką niestety. Chyba. Znaczy nie, mówię o lądowym, o lądowej wersji, nie? To nie wiem. O Boże, na górze są dwa smoki. Chyba czas zmienić stronę. Tak, i grają w teamie. O, to widzę, że tak, trzeba na pewno zmienić stronę. Tak, na pewno. Trzeba na pewno zmienić stronę. Ja już chyba teraz powinienem mieć jakoś tego. Ewolucję? Tak, jestem Killer Whale'em. I muszę mieć 500 tysięcy, także... No cóż. Powodzenia. Trochę muszę porobić. I co mam? Coast Wave. Czyli tak, po prostu tworzę sobie falę. I tyle. Powiem ci tak, przy obecnym stanie moim musiałbym zjeść ile? 100 ślimaków, 125 ślimaków, żeby tego, żeby mieć kolejną przemianę. Powodzenia. Dzięki. Wiesz, zawsze możesz się dobustować do rekina i dać mi się zjeść. To będę miał połowę expa, nie? Znaczy ty możesz mi się dać zjeść. Nie mogę ci dać się zjeść. Nie no, skąd? Nie bądź niepoważny. Tak kilka razy dziabnąć w ogon? Kilkanaście? Razy? Nie no, na razie sobie tu podjadam coś, nie? Okej. Powolutku, ja już powolutku. Na drugą stronę. Tak? Ale to nie było tam tych smoków? Były, ale uciekłem im. A. Poleciały na orkę. No, bardziej wolą orkę niż ciebie na pewno, nie? No tak, no. Więc... Wykorzystałem sytuację. Korzystałeś z sytuacji, to tak nawet bardzo bym powiedział. No, uratowałem sobie pupę, więc... Pupę. Dobra, ja spróbuję zrobić to samo, aczkolwiek nie wiem, czy to mi się uda. Muszę sobie zapamiętać, gdzie są tego, gdzie są miejsca do schowania się. O, w ten sposób. Dobra, jestem szarkiem. Plus jest taki, że jestem mały w chwili obecnej. I nie tak, za i bardzo mogłem mi cokolwiek zrobić. Możesz przepłynąć przez te szczeliny też. To jest fajne. Potem jak jesteś wielki, to masz problem akurat z tym. Na razie smoków nie widzę. To jest plus. Ruskie niki mają. Spoko, fajnie by było. Na razie sobie gryzę ślimaka. W sumie, jak zdobędziesz już tego, jak to się nazywało? Jak się nazywa ta przemiana? Ale... Jaka przemiana? Kurde, tam jakbyś tu był, to byś mi pomógł. Nie mam jak ci pomóc, bo jestem na dole po prawej stronie. Będzie porobiony! Nie! Nie! Jest! Zjadłem go! Tak go porobiłem, bo go wypchnąłem na zimę i dostał obrażenia od tego, że jest na tego, na... Musiał wracać. Tak, i musiał się wrócić, ale zblokowałem go trochę, bo byłem większy i go zeżarłem. I od razu mam 400 coś tysięcy, jestem 10, nie? O, widzę. Co prawda przy mnie Blue Whale pływa. Nie chciałbym za bardzo się przy nim bawić, więc sobie stąd po prostu popłynę. Ale kurde, powiem ci, że taktycznie po prostu. Tak ci będzie mało brakować, to ci się tam zjeść po prostu i tyle. Spoko, nie ma problemu, jakoś się dogadamy. A potem ja... O Boże, Kraken! Tak, no. Dobra, Kraken sobie niewiele zrobił, całe szczęście z tego wszystkiego. Lecę na dół, mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakichś większych zagrożeń, bo chciałbym... Brakuje mi tu tych 20 tysięcy, ci powiem. Mhm. I mógłbym się tu na spokojnie już wyfarmić. Tylko, że muszę mieć chwilę dla siebie. 20 tysięcy to już nie jest dużo. Tak, 20 tysięcy to nie jest dużo. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia jak najbardziej. Dlatego tak, wiesz, latam i farmię ci wszystko, pomóc? Co tylko mogę. W jakiej postaci? No, zjesz mnie. Nie, nie musisz. Spoko. Okay. Ja sobie zrobię tego Blue Whale'a sam. Co prawda po Blue Whale'u jeszcze jest Kraken, który będzie mógł mnie zjeść. O Jezus, jest właśnie Blue Whale. Hellhound. Nie mam chyba Krakena.
Gościu ma 640 tysięcy. Jest jeden Kraken. Jest tu jeden. Jest jeden, tak. Słabo. Tu jest jeden Blue Whale i on mnie boli strasznie. Kurde. Brakuje mi 4000, tak żeby on mnie nie zjadł do tego, jak będę miał te 4000, nie? To będzie już, już naprawdę fajnie. No 4000 to już jest chwila. Jestem Blue Whale'em, pięknie. Także w niecałe pół godziny udało się ogarnąć Blue Whale'a. Teraz potrzebuję miliona punktów, nie? Jedynym przeciwnikiem moim tutaj w chwili obecnej jest Kraken, który na takie Blue Whale'e będzie sobie polował. A ja nie wiem, czy uda mi się wbić Krakena. No kurde, te... najgorsze jest to, że te fale to tak długo trwają, nie? Dobra. Brakuje mi 5000 expa. Chcesz zabić? Chcesz mnie zabić? Nie, spoko, ja sobie dobiję w tym czasie. A, dobra. Będę Krakenkiem. Podpłyń tutaj do tej dziury, gdzie byłem. Dobra, lecę. I co? I czekaj. Będzie mnie gonił? Goni mnie. Dobra. No, Kraken? Jestem Krakenem. To ty? Witam. Dobra. Witam serdecznie. Mogę cię przyciągnąć, jakbym chciał, nie? Ale czekaj, bo tu jestem gości. Który? Ten, co cię goni? Tak. No już nie wie co zrobić. Chyba znaczy on będzie cię gonił pewnie, nie? Zebra? Tak. No i pięknie, i pokazałem umiejętność, wciągnąłem sobie zebrę. No zebra sobie stała w wodzie, no nie wiem czemu. No tak o. Tak o, po prostu sobie stała i sobie zjadłem. Dobra, plepsio, gdzie jesteś? Chodź na środek. A, widzę cię, dobra, chodź. Dobra, chodź. Sobie mnie zjesz. Ustaw się jakoś tak pod ścianą. Gryź po kuśkach. Nie, musisz mieć tego, musisz chwilę poczekać. Aha. Za każdym razem. Masz mam 1 milion, nie wiem czy możesz mnie niżej zbić. Możesz mnie zbić niżej. Jeszcze. Ale dalej mam tą samą formę, nie? No tak. No, no, dziabaj. Dziabam? Dziabonguj, jeszcze ci mało brakuje. Czekaj. I teraz powinienem cię zostawić i mi zostało tylko trochę do wyekspienia. No i ja dalej jestem Krakenem. No tak. No i możesz w ten sposób się bawić, nie? Ja się mogę podleczyć i mam 920 tysięcy. Normalnie w tej formie powinienem być Blue Whale'em jeszcze. No tak, gdzie jest kryształ? To byś się wyleczył szybko. Nie mam, po lewo były kryształy. No tutaj, płyń tam. W ten sposób mówisz, że wyfarmić się na małej ilości punktów, że tak. Ja mam mało punktów, ty masz powiedzmy tyle samo punktów co ja, czyli tam nie wiem, inaczej. Ty masz punktów na przykład milion, tak? Jesteś Krakenem, a ja mam punktów, nie wiem, 700 tysięcy i jestem Krakenem. Tak? Mm-hmm. Rozumiem, tak, i wtedy na dwa Krakeny. Wtedy. Ma to sens, ale nie widzę żadnych kryształów, więc niestety tego zbytnio nie mam jak testować. Jesteś pod nadem. Czekaj, już mogę cię ugryźć, już masz dużo HP. To dziabaj. Au! No ja jestem teraz ten. Dziabłeś mnie. Orką. No. Ciop. Gdyby nie to, że zginąłeś kilka razy, to już byś był o wiele dalej, nie? Ła, cały czas. Dziabągnąłeś mnie, tak. No i masz, czekaj. Teraz. Tu masz kryształ. Gościu tak gra i tak. Co oni robią? Czemu ten Kraken daje mu się zjeść? Takie. What? A co mu chodzi? Rachiluje się. Całkiem szybko. Jeszcze mnie dziabniesz? Nie wiem, czy dasz radę, powiedzmy, w ten sposób się wyfarmić na Blue Whale'a. Już mam połowę. A, to nieważne. No. Ty się cały czas leczysz, a ja cię cały czas mi kradniesz punkty. No dziaboj. Po 16 tysięcy mi zabierasz mniej więcej za ugryzienie. No, a ja mam teraz właśnie połowę. A tutaj masz duży kryształ. Właśnie idę po niego. Właśnie się przy nim będę tu siedział. Nie wiem, ile razy mnie możesz jeszcze dziabnąć, szczerze mówiąc, żebym tak... Czekaj, tak. Trochę... O, proszę bardzo. Dziabuj. Tak patrzę cały czas na twoje zdrowie. Ja staram się ten kryształ tak ciągnąć w dół po prostu, po równej linii, nie? Jak tam te twoje punkty? Jeszcze trochę. Proszę bardzo, plebs zostaje Blue Whale'em. Czekaj, no dawaj. Jakbym teraz za to zginął, to chyba od razu został orką. No, daj spokój, mam 700 tysięcy punktów. Widzę. Jestem naprawdę malutkim krakenikiem. Z jednej strony jest to plus, z drugiej strony jest to minus. No, dziabolisz, dziaboj. Odwróć się. Długo ci zostało? Jeszcze dwa. Ugryzienia.
Jeszcze nie, już jedna. Nie, no i wystarczy. Witam, jestem Kraken, a to jest mój Blue Whale. Tak. A więc jak widać, idzie się wyfarmić w ten sposób. Okej. Okay. Ile ci to dało? Mało, ale też by dało radę. Też by dało radę, no... Można było tak zjechać do mogłoby. Punktu? Dobra, spróbuj mnie zjeść po prostu i tyle. Okej. Okay. Powinieneś mieć już praktycznie tego, być wymaksowany. A my sobie tu będziemy kończyć ten odcinek. Mamy nadzieję, że się wam... Poczekaj, ja chcę się tutaj ustawić, o. Pod ścianką. Okay. My tu będziemy sobie powoli kończyć ten odcinek, więc udało mi się zostać Krakenem. Zobaczyliśmy sobie umiejętności Krakena. Poszło całkiem w miarę sprawnie, bym powiedział. Plepsu zaraz przetestuję. Nie pchaj mnie do kryształu, o. Już. Jeszcze raz musisz. Plepsu zaraz przetestuję, jak to wyjdzie z tym. Dobra, zjadłeś mnie. Troszeczkę zostało. No zaraz zobaczę, 366 tysięcy, to będę chyba orką. Czym jesteś? Nie wiem, bo jeszcze mi ładuje. Dobra. Zaraz się dowiem. Zaraz będę tak, Krakenem. Mogę być albo hipopotamem, albo killer whale'em. O, cześć. I jestem killer whale'em, nie? Mhm. Mogę robić ci tak na przykład, o. Dzięki. Takie są umiejętności. To jest najgorsze to, że nie podpłyniesz do nikogo, nie? W tym momencie niestety, a ty możesz sobie klapnąć, nie? Co najwyżej. No cóż, do poziomu brakuje. Jest ciekawie, zawsze można byłoby kogoś zatrzymać i zgangbangować. Co mnie dziabiesz, tak. Halo? No tak, bo mi do poziomu brakuje. Co mnie dziabolisz? Nie zablokowałem się. Pon! Co strzelasz? No chodź tu. Nie, uciekam. Smok za nami. Serio? Tak. Ciekawie. Dwa smoki czarne. No to chodź tutaj, do dziurki. Tak. No cześć. Piszą do nas. Wiem. Tego ugryźć. Dobra, już. Patrzcie, wyłączyłem. Ugryzłem go. No, gość się pyta, kim jesteśmy, takie, o, patrzcie, to mój kolega, nie? Takie, jesteś Mopio, jak 20 innych osób. Baj. No to elo. Może dajmy się im zejść po prostu. Napisz im. Wejdź tam. Jestem Krakenem. Dobra. Okej. Ej, bo jeszcze ty mnie zjesz. Tak. No, zjadł mnie. Okej. Czemu sobie poszedł? Nie wiem. Palał cię. Dobra, damy im się zjeść. Niech sobie gościu będzie pierwszy. Dobra, udało się, pięknie. Gościu jest zadowolony, bo sobie podfarmił, będzie kolejnym czarnym smokiem. My na razie nie próbujemy być czarnym smokiem, bo to jest 10 milionów punktów. Musielibyśmy grać w sporo osób, żeby jakkolwiek to osiągnąć. Mamy nadzieję za to, że odcinek wam się podobał. Troszeczkę dłuższy, pewnie troszeczkę też wam to pociąłem, więc wiecie, jak to wygląda w tej chwili. Póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć! Hej, hej.